Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl. Mamy parę minut po 22 i rozpoczynam kolejnego streama na swoim kanale twitchowym Żuraw.pl. Przy okazji oczywiście zapraszam Was także na mój kanał na YouTube, który powstał 5 lat wcześniej niż ten kanał na Twitchu, który aktualnie może ktoś ogląda. No i tam kanał na YouTube nazywa się tak samo jak kanał na Twitchu. Zapraszam, mam tam sporo różnych let's play z różnych gier. Ciągle tam coś rzucam, nigdy tego kanału nie porzuciłem i porzucić nie mam zamiaru. A dzisiaj witam Was w kolejnym streamie z Hearthstone. Będziemy mieli dzisiaj karczemną bójkę, o ile dobrze pamiętam, związaną z 20-leciem StarCrafta. Więc czas sobie pograć tą bujeczkę. Więc lecimy z koksem. Zobaczymy, przy okazji farmie Golda, jak w tytule streama, farmie Golda na Witchwood. Portale do innego wymiaru. Zewsząd wyrastają portale do innego wymiaru. Po drugiej stronie kryje się coś dziwnego, a zarazem znajomego. Wybierz klasę i rozpocznij z paroma kartami, a następnie wybierz rodzaj portalu, aby zapełnić resztę talii. O, to zobaczymy. Mam wygrać 3 pakiety za pierwsze zwycięstwo. 3 pakiety koboldów i katakumb. To jest dobra bójka. Dobra, mam questa na szamana, więc może sobie wezmę szamana. Myślę, że weźmiemy sobie szamana, bo mam kościka na szamana, a że deku pod szamana jakiegoś wybitnego nie mam do grania rankedów, to sobie pogramy szamanem na bujeczce. Zobaczymy, co ta bujeczka dzisiejsza będzie sobą przedstawiała. Paladynka jako pierwszego przeciwnika, no zobaczymy, co tam też pokażesz, moi drogi przeciwniku. No więc tak jak już wcześniej mówiłem na początku mojego streama, zapraszam Was na swój kanał YouTube'owy Żuraw.pl, tak samo się nazywa jak i kanał na Twitchu. Powstał w 2013 roku, wstrząs ziemi, wycisz stronnika, na sobie daj mu jeden punkt obrażeń, nie wiem czy ja sobie to wymienię go sobie chyba. Bo to mi chyba nie jest potrzebne. Tą siódemkę w sobie mogę też wywalić. Ale jestem rozgarniętym człowiekiem. Ale musicie mi wybaczyć. Nagrywam to po 12 godzinach. Tak, to jest mój drugi dzień. Trzeci dzień pracy z rzędu oczywiście. I drugi dzień, gdzie pracuję po 12 godzin. Więc już trochę taki średnio przytomny jestem. A jeszcze jutro ostatnia 12 przede mną. Portal jakiś tam. No i dobra, co ty wybrałeś? Murloki nie płaczą. Portal. Wytasuj 20 portali technologicznych, wytasuj portali roju, portali świadomości. A wybiorę portale roju. Pójdziemy w zergi. Szaman i zergi. Portal roju. Co ja tu mam? Prawidłowa błyskawica. Wieczna groza. Ok. Dodaj losową kartę roju do twojej ręki. Kosztuje 3 mniej. Oko. Wajcha, aha, czyli technologiczne to bronie, rój to stronnicy, a świadomości pewnie czary tańsze. No dobra, no to co, żywiołaki. Dobra, Neptulonowi kol zmniejszyłem, wybitne osiągnięcie. Wybitne osiągnięcie, o rany, Julek, już tak na bogato? To mi się nie podoba. To mi się absolutnie nie podoba. Zdaj dwa punkty losowe przecież bla bla bla, odblokuj przecież. Żodę, kryształy, many. Zadaj 3 punkty obrażeń. Chyba zrobię tak. Widzę, co nadejdzie. O, nawet mądrze wymyśliłem. Jestem wybitny. No i farmie Golda na Witchwood sobie dalej zbieram
Złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, zbieram złoto. Czekam na rozkaz. Jestem bardzo już nieszczęśliwy z tego powodu, co tu się dzieje. Przedwieczna groza. Mogę zadać dwóm losowym wrogim stronnikom 2 punkty obrażeń. Co mi to daje? W sumie nic mi to nie daje. To wygramy tą przedwieczną grozę. Absolutna groza. Gotowe. Portal technologiczny. On ten wali tymi czarami. Przestrzegaj zasad! No i mam. Zajebiście. No i co ja mam tu zrobić? No dobra, trzeba zabić tego i jeszcze tego. Portal roll. Ale mnie zaraz załatwi ten skubany. Ha, ha, ha. Prowokacja jeszcze na sam koniec. RNG Lever Master. Kim jestem? Nie twoja sprawa. Secret Paladin? Dobra, ten się zabił. Daj swoim ogoniom przyzwij losowy totem. W razie to ja zabiję tego. Zniszcz broń przeciwnika, to nie jest jakieś wybitne. No dobra, jeszcze możemy zagrać to. Prowokacja. No dobra. Skruch. Jeden z życia, no zajebiście. Po prostu pięknie. No i jeszcze Bolba. Zasadniczo co bym nie rzucił? Co bym nie rzucił i tak przegrałem. Wygrana jest twoja. No i w dupę w pierwszej bójce. To będę teraz tą bójkę ćwiczył pewnie do skutku. Mistrzostwo szamana. Dobra, teraz co sobie zagramy? Dla odmiany zagramy sobie druidem. Na niego też mam kłeścika. Zadaneczko. Bójka do trzech pakietów, no bardzo fajna sprawa, bo zawsze to trochę kart i trochę pyłu. Ważne rzeczy przed wyjściem nowego dodatku, bo prawda, przecież trzeba będzie skraftować jakieś ważne karty. Gwiezdny ogień sobie wywalę i to sobie wywalę. Jeden i jeden może zostać. Jako pierwszoturowy drop. Nefrytowy Pong, dobra. Portale technologiczne, portal roju. No to wybiorę portal świadomości na przykład.
Dodaj losową kartę świadomości do twojej ręki, kosztuje 3 mniej. Dobra, no to zobaczymy, co on dostanie. Aha, żywiołaka, no dobra. Żywiołaka dostałem za 2 many. Za 2 many żywiołak, zajebista sprawa. Gdybym tylko jeszcze miał jakiegoś żywiołaka, żeby go striggerować, no ale nie mam. Więc 4, 5. Trzy, cztery. Demon. No to się dziwisz, panie, no masz 5, 4, 5. And what you gonna do when the Hulk Mania is running wild on you? What you gonna do? What you gonna do? Bad boy, bad boy. What you gonna do? Dobra, to on tutaj tak zrobił. No dobra, zabijemy tego dziuga. Okej, teraz mam... Tak. Lustrzany byt jest zajebista sprawa. O, i sekrecik, ale pięknie mi to wyszło. Po prostu masakrycznie. 5-5 z sekretem. Bosko! Dawać mi tu pakieciki. Dawać mi tu pakieciki. Oj. Oj. Co my tu jeszcze zrobimy? Portal świadomości znowu wrzucimy. A to takie sobie. No to rzucimy to. Ale co mi zero mogę rzucić. Mam za dużo kart. 7-7, panie, z sekretem. Mistrzostwo świata. Tajemny wybuch, dobra, zabił mi jednego. No okej. Dobra, zaskoczymy. No i dobra, i mamy tam. I 11. 9-9. Ni chuchu, tego nie wygrasz. Schłodzić cię. Schłodzić cię. Lodowa lampa. No i... Tym razem ci się uda. Wygrałem! Ohoho, są pakieciki. Dobra, będzie pakupeni. Będzie pack opening, zwycięstwo druida. Dobra, 2 na 3, otwieramy pakieciki. Co też mi się trafi w pakietach. Niestety mam, chyba w Hearthstone deck trackerze mam podglądanie pakietów, więc nie będzie niespodzianek. A może? Nie, tu nie pokazuje. Mithrilowy odłamek mocy, wszystko chyba mam. O, epic, 2 rary, o, ładna paczuszka. Zdety. Wędrowny potwór i co za epic? Pan pustki, ale już mam. Kraftowałem nawet chyba. Specjalnie to zrobiłem. Roczny pakt, kret i co tu mamy? Płomień zmierzchu. Wszystko już w sumie miałem. Zaraz kolekcja moja się wzbogaci odrobinę pyłu.
Ile PU? 210, o proszę. I mam 615 PU. Mógłbym jakiegoś epika skraftować, jakby mi był potrzebny, ale na razie nie mam pomysłów co. Możemy lecieć dalej z tą bójką. Próbujemy znowu szamanem. Może w następnej bójce poleci, pójdzie lepiej. Przekształcenie, niestabilna ewolucja, pradawna wiedza. No to wywalę w takim razie. Może teraz wyjmiemy sobie portal technologiczny w tej bójce. Też pójdziemy w portal technologiczny, to może być ciekawe, sekret. A też pójdziemy w portal technologiczny, a co? Gazol. Okej. Dobra, mamy tak. Nie mów mi, jak mam żyć! Coś ty, panie, rzucił. Szybki strzał. Dobra, mamy tak. Zdzieliłem typka w ten sposób. Czy on to rzucił? Gobliński fryzuroma. Daj twojej broni plus jeden do ataku. Obrażenie od zaklęć, no ładnie. Przestań się, młody. Nie mam całego dnia. Snajperstwo, 5 punktów obrażeń. Niesłychane. No jeszcze sobie ulepsza swoje demony i będzie mi tu cisnął teraz. Hamy. Dobra, podleczymy się. Nice. Dwie prowokacje. Zajebista sprawa. DMKR też będzie sobie w bujeczkę grał. Spoko. Też jestem widzem MKR-a i lubię go oglądać. Aktualnie streamuję, ale oglądam go bardziej na YouTube niż na Twitchu. Jego filmy na YouTubie oglądam. Tyle. Hearthstone'owych graczy z Polski chyba go najbardziej lubię. Takich YouTuberów, streamerów. Wypij tę moc. Dobra, co my tu mamy? Cel
namierzony. No i pięknie, dwóch stronników za zero wyrzucam. Jest okej. Bokser cienia. Jak to za każdym razem, gdy jakaś postać zostanie uzdrowiona, zada jeden punkt obrażeń losowemu wrogowi. Nice. Sekrecik, no bosko. No taką mi ciśniesz? Taką mi ciśniesz, dobra. Wróg na celowniku. Cztery, cztery. O, jestem taki. Pięć, dwa. Pięć, sześć może być. Okej. Gotowe. Nice. Pięć, sześć. Drakonit, tajny agent. No i co on mi zrobił? Czogala mam tutaj. Co za typek. No, okej. Zginę zaraz, dobierz dwie karty. Jakaś prowokacja? Shit, pepy, nie ma. Nie ma prowokacji, skończyło się dobre szczęście. Do RNG. I szamanek w tyłek dostanie. Szamanem mi nie idzie. A idźcie, pany, w pierony. I poszło. Do widzenia, przyjaciele. Mistrzostwo Szamana, 14 kart zagrałem. Dobra, zagramy sobie teraz wojownikiem, tak, dla odprężenia, żeby nie grać cały czas tą samą klasą, to pogramy wojowniczkiem. Herbatka, jeszcze coś tam jest. Na dnie zostało, ale na szczęście mam tu jeszcze wodę. Majesz! Myślę, że teraz wezmę Rui. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Zwycięstwo albo śmierć! Może być. Ręka może być. Myślę, że portal roju sobie weźmiemy. Gotowe. Zmiażdżenie. Zniszcz stronnika. Jeśli kontrolujesz rannego stronnika, koszt tej karty jest mniejszy o 4 punkty, czyli za 0 mogę ją zalieć. Zajebiście. No bardzo fajnie, że za 0. Muszę się podrapać po plecach. Krew z ikor.
Mogę zagrać krew z Ikor albo to. Myślę, że zagramy to. I zagramy to. Gotowe. Przątka losu. Fajna ta bujeczka, nawet taka można się pobawić. No i te trzy pakiety. Zawsze na propsie, jeden epic wpadł. Chociaż już miałem akurat Void Lorda, no ale... Co ty tam jeszcze kombinujesz? Zdecydowanie przątka losu, zadaj trzy obrażenia. Zdecydowanie. Chociaż może... O nie, bo bólem to... No dobra, zrobimy tak. Dobra. Mogę ulżyć twemu cierpieniu. Wypatruszenie, no proszę. Piątka losu. Dobra, i jeszcze tak zrobimy. I jeszcze tak zrobimy. Super. Board clear niesamowity będzie. A co my tu mamy? Zrządco paszczy. I wszystko poszło. Nie ma tak dobrze. No i co wymyślisz, kolego? Pochłoniemy ten świat. Trucizna i prowokacja, no proszę. Sprint, naprawdę. O proszę. Gotowe. I 6 punktów pancerza dostałem za piękne zagranie. Mam nadzieję, że mi go nie zniszczy niczym. No chyba, że ma kwiatka. Bo też tak może być. No jak? Nie, skrytobójstwo. Mogę ulżyć. Znowu babka z kradzieżą życia. Naprawdę. Mogę ulżyć twemu cierpieniu. Zresztą tych babek będzie zagrywał. Cały czas tylko te babki z kradzieżą życia zagrywa. Jeszcze...
Ula la 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 la. Bo on coś tał burza na niego, znaczy kolco grzbietego wierzchowca na nią rzucił, tak? Nie mam broni. Za smoczą królową! Dobra. Nie mam broni. Co czai się w czeluściach? Przyzwij kopię moich rannych stronników? No dobra, ale nie mam żadnych rannych stronników. I co wtedy? No i jeszcze król Mukla. I banany i wszystko. Dostanę łomot. Bo karty to kijowe mi tutaj podchodziły. Portal Roju, dobra, ciągniemy, co my tu mamy. Kartę mam odrzucić? Wiesz, on mi wszystkie karty mi z tego. No dobra, no. Nie rzucam go nawet, bo mi będzie wszystkie karty z ręki discardował w tym momencie. O, ale mi tutaj ładne kombosy zagrywa, nie mam szans w tym meczu chyba już żadnych. Piśnij. Dajcie mi coś ciekawego. No. Hadronów. Nie miałem w ogóle kogoś z prowokacją w tym... meczu chyba nikogo. Więc nie zajadą. 5, 7. Co mi po hadronok? Ty, wielki pomór. Ale jaja. Wielkiego pomoru to się nie spodziewałem. Miotacz toporów. Nice. I tak mi niszczysz? O ty chamie. Mogę ulżyć twemu cierpieniu. Ale chamstwo.
No dobra, ciekawe co teraz wymyślisz. Banany. Pewnie zarzuci bananami, będzie miał 7. No okej. Okej. No i zginąłem, niestety. Nie wykombinowałem tego tak, jakbym chciał. I lipa. Nieprzydatną kartę akurat mi zniszczył. No i dobra. Wojownikom mi nie podeszło. Dobra, to gramy z szamanem znowu. A co tam gramy z szamanem? Muszę mu zbierać te karty do tego questa, żeby tego golda trzepnąć trochę. Kontra Guldan. Guldan. Dusza będzie moja. Mrloki nie płaczą, zaklinacz mgieł. Wszystko do wyrzucenia. Takie oto. Co to jest? Reinkarnacja. Oto portale roju już były, portale technologiczne. Dobra, portal świadomości weźmiemy. Dobra, zobaczymy co my dostaniemy z tego portalu świadomości. Moce specjalne są zablokowane. A ma. Nie będzie dociągania kart. I już. I proszę bardzo. Za 4. Takie buty. Prolog Weilen. O. Zaczyna się. I dobrze jest. Kryształy! Prosto od Kozakusa. Dobra, to my zrobimy tak.
Zaczyna się. No i dobrze. I teraz możemy dać boosta. Ale mi zrobił siekę teraz. Prorok Wejlen. Nie każdy błądzi, kto wędruje. Uroczyste czuwanie. Spoko. Zaczyna się. Co wymyślisz, waćpanie? Znowu ona. Słodka esencja. Widziałem. No, ładnie tutaj mi podeszły karty. Żrąco paszczy, no okej, będzie też było po raz kolejny. Jaki ty, ale kombo. No to było niezłe. To było niezłe, to było prawda, to było niezłe. Pochłania mnie moc! Wyzwal, wygrywasz. Aha. Wygrałem! 10 złota, pięknie. 18 kart szamana, dobra, pogramy teraz łotrem. Lecimy. Łotrem weźmiemy technologiczne może. Podpalę, tak mi się wydaje. Bo co ja wziąłem? A nie, portal roju teraz weźmiemy, bo chyba... Kontra! Uter! Czy nie roju? Fajnie, technologiczne weźmiemy. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Olej kosełkowy, dwójka, 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 szerazyn, może być. Już to tak grubo. Malkorok. Wyposaż bohatera w losową broń. Spoko. Ostra agresja widzę tutaj ze strony tego paladyna, nawet na bójce agro paladyn, kurde. Przesyłka specjalna!
O ty panie. Tak, się pogrywasz. Dobra, to sobie przebieramy punkty zdrowia. Dobra. Mam tak. Nie na mojej warcie. Karty sobie będzie wyciągał, tak? Wajcha, wyjchaj. Na świętą światłość. No, żebyś wiedział. Może łatwa jeszcze sobie przyzwałem, zajebiście. Po prostu cudownie. To są wszystko mechy, mech, mech, mech. Nie no, żarłak nie jest mechem. Ale mi łomot spuścił teraz ten paladyn. I jeszcze się bawi ze mną. Okej. Przyzwi losowego legendarnego strzelnika. No proszę.
żarłak, czy co by to zabić? Oto sprawiedliwość! No dobra, jak nie ma jakichś obrażeń direct, to będzie mu się trochę ciężko przebić. Co? A to złoto spadł. Dostanę w pierdzie. Dlaczego mnie nie zabijasz? Dobra, zabiłem się, bo to już nie miało większego sensu. Dobra. Dobra, lecimy z tym szamanem, ale teraz paladynek. Tutaj weźmiemy sobie rój. Tak. Portal roju sobie weźmiemy na paladynie, to może być ciekawe. Za Lorderon. Nakładanie rok wywalam. Dar mocy jeszcze może być. Edric czysty. Portal roju sobie weźmiemy. Gotowe. Szerazyn, ale pięknie. Pięknie, mamy szerazynka za jeden many. Szerazyn za jeden many, fajna sprawa. Edric czysty zmienia tych wszystkich wrogich stronników na jeden. O, pięknie, też jeszcze lepiej. Muszę wybrać. Szerazynek na stół i co to mam jeszcze czerwia krwi. Fajnie. Jestem jak najbardziej za. Odkryj karty łowcy paladyna lub wojownika. Tak się zastanawiam. No to się zastanawiaj. Co teraz? Tak mi to zrobiłeś? Tak mi przykro z tego powodu, co ty był. Coś ty tu zrobił. Dobra, czerw i w takim razie pójdzie. Gotowe. No i dobra, mamy tak. Thank you.
No nie. Naprawdę. O, wyciągnijcie to ze mnie! Hej, zbiry! Tutaj! Okej, okay, mamy tak. I Sheridan się budzi. I co ty na to, kolego? Okej. Na rozdźwięko. Okej, dobra, co my tu możemy zrobić? Braterstwo krwi. Czekam na rozkaz. Opłony w górę. Alarm czerwony. Macie tu wszystko! Teraz ja jestem agro, a ty jesteś pragnienie. No proszę. I co my tu mamy? Mimika. Przeciwniku drogi, no co teraz zrobisz? Sheridana znowu załatwił. No okej. Okay. Sheridana znowu załatwił, a ja rzucam tak. Macie tu wszystko! Do walki! Broń w gotowości. I masz wpysk. Co teraz? Zagadkę ci zadałem teraz nielichą. Panie Omgicami. Co za niki sobie ludzie wymyślają? Ktoś tu dostanie toporem. Ktoś tu dostanie toporem prosto w głowę. Okej. Okej, dobra, co my tu mamy? O proszę. Gotowe. No i spoko.
Mamy takie kombo. No i znowu mi Szerazyna zabił. Co za typ. Się uczepił tego Szerazyna. Strasznie namolny jesteś. No i męcz się z tym Szerazynem jeszcze raz. No i to wszystko. Nie za dobrze. Nie za dobrze. Co my tu mamy? Portal. Kolejny portal. O, proszę bardzo. Zdrawiec niebu królowi! Czekam na rozkaz. Do walki! Żaden problem. Tak, to panie, koniec. Szerazyn mi tu grę zrobił. Tak się z nim przeciwnik męczy, że to masakra. No i wygrałem. Haha. Szerazyn mi zrobił grę. Dobra, no to ładnie. Mamy już 3 zwycięstwa, lecimy z łowcą. Łowca. Przed moim gniewem. Niech rozpoczną się łowy. Nic fajnego tu nie ma, spadła. No raczej bestia to nie będzie. Ja wezmę portale świadomości tutaj i okej. Gotowe. Widmowy rycerz z Dreamany? Nice! To mi się podoba. Te rodzaje portali mają nawiązywać do raz ze StarCrafta, do Zerg, portal technologiczny to jest portal tych Terran. Gotowe. Portal Roju to jest portal Zergów, a portal świadomości to jest pewnie na Protosach niby coś, nawiązanie do Protosów. Zaczaje się od tyłu. Ukrycie coś tam, zrety, zrety. Dobra, co ja tu mam? Twoje sekrety kosztują 0, nie mam żadnych. Zasadniczo to chyba spuścić w silnik albo. Zastrzel tu za to!
Dobra, nara. Za kill to zada. Bo widzę mam jakiegoś widza na streamie. Pozdrawiam i witam serdecznie. Gram sobie bujeczkę tą dzisiejszą. O, plus do broni, dobra. Bo trochę nie w tej kolejności. Ale niech tam. Co ja tu mam? Otrzymuję agonię losowego stronnika z twojej talii. Mam w sumie, ale to stali, a na ręku się liczy? Czy się nie liczy? Dobra, zobaczymy, co mi wypadnie. Szogot, dobra. Ruszam w tchnienie. Ruszam w tchnienie, nara. No i przez chwilę był jakiś tam oglądający, ale się zmylił. Szkoda trochę. Troszki szkoda, no ale cóż. Bywa różnie. Słuchaj się w zew Katuna. Słuchaj się w zew Katuna. Sekretów nie mam, ale zawsze mogę walić babkę. Na początku twojej tury umiej w ręce stronnika o koszcie 10 stali. Ja mam takich stronników? Do wyciągania Katuna chyba jest, nie? To jest chyba... Tak. To miało Katuna wyciągać z deku pewnie. Do łapy. Rozbicie czachy. Prowokacja. A my z Szogota sobie zagramy pewnie. Mam coś z deku? Nie mam. Takiego. Sporo nie mam. To ciśniemy tak. I Szogocik na stole. W następnej turze zagram. Cieknący szlam pewnie. Seriously? Dobra, wygramy sobie tak. Nie mam żadnej agonii. Bosko. Dobra. Na kolana pomiocie. Na kolana pomiocie! I co zrobisz? Przejął mi Szogota. No to nie jest dobre akurat. Golemy to najlepsi przyjaciele. Aja! Odporny w górę, alarm czerwony. Ajuchna! Dobra, zabijemy to. Sprytne posunięcie. Poddaję się. Ja chciałem AE skopiować. No i mi nie dali. Dobra, teraz znowu druidkiem sobie zagramy. Portale technologiczne teraz by się przydały. Były roju, były świadomości, to technologia teraz będzie. Okej. No to będziemy portal. Tyrandesz, mak! Mój drogi Malfurion. Moja kochana Tyrande.
O, jaka fajna interakcja. Nice. Dziki ryk. Wywalimy. Zatrute nasiona. Mógł się przydać. Opiekun Gaju. Dobra, co my mieliśmy w technologiczne? Dobra. Gotowe. Bomba światła. Ciekawe. O, ma heroiczne chyba znak Skramas. One są chyba z heroicznej tej. No jeszcze nie ukończyłem znak Skramasu na heroicznym. Na razie utknąłem na glucie. Mówię? Glut? Ten, co zmienia życie stronników na jeden na autokaście, to w każdej na początku swojej tury, to chyba glut. Dobra. Gotowe. Czołg. Boska tarcza 7x7. No dobrze, no. Może być i czołg. Mamy wiele tajemnic. Ho, 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 ho. Dobrze, że nie miał sekretu. Dobra, gniew. Dzień dobry, witam pana. To dopiero sztuka. Błogosławiony będzie kapłan uczty. Dobrze. Bardzo niedobrze. Ty dam. Albo lepiej chyba. Muszę chronić ziemię. Spalić go! Dobra, zrobiłem tak. Moje echo. Zmienny się. To masz czołga. Gra się rozpoczyna. Coś tam przyjdzie. Wiele tajemnic. No i masz za 7. Ale typek. Tak mi zagrywasz, tak? Dobra, to masz. No i do widzenia. Sekrecik. No okej. Jeszcze szczypta i chor. Zadziwi ostępy.
głowę. No dobra, będzie tak. Ta Lila wygląda na wiążącą uprawnię. Okej. 6-6 bestia zawsze coś. Adaptuj twoich stronników. No nie, no proszę, nie. Furia wichru. Mario, patrzmy, kibin. Ta furia wichru mi trochę zagięła. Znowu przerąbałem pod sam koniec, niestety dostaję w pierdziel. Gdzie jest ten wielki pomór, który mógłby się przydać? No tak, jeszcze pierwotny glif mu wypadł i wizję cieni, no i bosko po prostu. Niezłe kombo. A to było niezłe, przyznam. Inny wymiar. Dobra, dajemy druida jeszcze raz. Muszę zdobyć te światłość, ten gold, żeby mi się zadanie zwolniło. Dzikie ostępy. Może być to zasadniczo. No, pójdziemy w agro tym razem. Porta z roju. Okej, przeciwko kapłanowi to może być nawet spoko. Ten ma ciekawe rewersy kart, ciekawe z czego to. Wtasuj tego stronnika do twojej talii, bestia. Fajnie.
naprawdę duchowe wilki. No i zagonią. Typki teraz kosztują mniej. No i co zrobisz? Ze mnie? Smoka masz w rączce, no proszę. Okej. Co zrobić teraz z tym, kolego? Nawet się nie zorientują, kto ich załatwił. No, okej. To jest kto? Tak się chcesz bawić. Tak się chcesz bawić, no dobrze. Gotowe. No okej, dobra. Mamy tak, dwa zmierzenia. Nie. Nie bawię się tak. Przerażający krzyk, tak?
zmienimy ten świat! Dobra, masz tak. I co zrobisz z tym, baby? Pogrzebał go, no proszę. Potępieni czekają na rozkazy. Nefrytowy pąk, korowa skóra. Daj ty nikogo plus 3 do zdrowia, nie. Okej, okay, dobra. Muszę to rozważyć. Śnie, a cały świat w posadzie. Ile paluchów widzisz? Portal Roju. No dobra, to masz tak. Seriously, naprawdę? No dobra, masz smoka. Braniec Bejden, no dobra. Jeszcze jeden braniec Bejden. Szaleństwo cieni. No okej. No i przegram przez tego smoka skubanego. No nie, jeszcze Echo Mediva na niego zagram. Sześć, osiem. Muszę chronić ziemię. Zacinię ostępy. No i dobra. Może jeszcze to wygram.
Może. A może nie wygram. Raczej jednak nie wygram, bo się pozbrają za 14. I kurde, przetrwał, a zjechałem go prawie, że... Dobra, to jeszcze raz druid. Muszę wbić ten ostatnie zwycięstwo, żeby tego golda złapać. Bo mi się nie odświeżą zadanka. Balfurion kontra Garrosh! Zwycięstwo albo śmierć! Muszę chronić dzikie ostępy. Niech tam będą i takie karcioszki. Zobaczymy, co nam wpadnie. Biorę teraz portal świadomości, bo ostatnio grałem z portalem świadomości, szło mi całkiem nieźle. No myślę szybciej, przeciwniku drogi. LFJ, tak? LFJ. Dobra, portal świadomości. Zobaczymy, co też potrafisz mi tutaj dać. Gotowe. Pożerać sekrety boskie. Trzy do zdrowia, trzy punkty pancerza. Nic tutaj za bardzo nie zagra w takim razie. Chyba, że to dwójkę albo jedynkę. Portal świadomości, zobaczmy co teraz mi dasz. Już leci, dobra, gramy tego, co już by było na stole. Wezwano wsparcie. Co on ma? Dostaje boską tarczę za każdym razem, gdy przyzywasz mecha. Was pogrzało? No to ciśniemy face. To samym przemień w stronnika 5-3 z ukryciem lub 3-5 z prowokacją. Nice. Takie buty. Dobra. Takie buty. To nie jest prawidłowe. Mój los jest przesądzony. Za Kel'Thuzana! Przesądzanie! No dobra. Zobaczymy, co wymyślisz teraz. Niestety pewnie zagram prowokację, żeby się bronić przed tym patafianem. Dlatego go nie bufuj znowu, proszę cię. Tylko bez bufów. Leć, poli! Dobra, broń. I co jeszcze? Dobra, tu załatwię, mi się ciśnie. No okej, dobra. Abronox. Dobra, prowokacje. Tutaj się zamienimy. Znowu sobie dorzucimy trochę kryształów. I jeszcze pożeracza sekretów wrzucimy. Kim jesteś? Za Kel'Thuzana! Jest przesądzony. Może być. Pożeracz sekretów 2 na 7.
Zawsze na propsie. Z drogi miejsce dla wieca! Szarże na prowokację ludzi. Jak mnie ciśnie, skubany. No. Do widzenia, nie masz tutaj mi z czym wyskakiwać. Portal technologiczny, no spoko, no łapał tych portali. Wybierasz kartę, zadaj 2 punkty obrażeń wszystkim postaciom. Are you fucking crazy? Czego ja nie mam? Okej, no dobra, to będzie tak. Bierzesz kartę. Jeszcze szczypta i chora. Jaki typek się uzdrowił, no. Uzdrowił się z Kubany. Za każdy razem ten stronnik otrzyma obrażenia, dodaj kartę jakąś tam do swojej ręki. Spoko. Niewiele mi to daje. Mamy tak. No dobra, tego się nie spodziewałem. Włącza mentalny dyslokator TC 130.
7-10. Tak, nie zabija. No to się zabije sam. No i dostałem w pierdziel. Dobra, lecimy do kolejnej walki, bo muszę przed pójściem spać jeszcze zaliczyć to pierońskie wyzwanie druida. Mamy alerię, biedynia. Muszę chronić dzikie. Swipe jest spoko, zdziczały dzikun też w sumie spoko. Mogę sobie zostawić. Drzewo życia. Dobra, polecimy z portalami technologicznymi. Mam za mało many. Gotowe. Miotacz piranii. Nice. Goblin wzmocnik. Jeśli kontrolujesz mecha, rozdziel losowo 4 punkty obrażeń, ale nie kontroluję. Za dziki ostępy. Dobra, miotacz piranii mamy. Do kogo by tu strzelić? Ruszam w knieje.
No i dobra, ziomuś, co teraz sobie wymyślisz? Może pokrzyżujemy ich plany. No okej. Bestie mnie zdradziły. No i mamy tak. Zjechałem mu troszkę życia. I zobaczymy, co poczarujesz, kolego, teraz. A tak planuję. Zniszczył mi. No okej. Ratowałem. Bez sensu. No ale okej. Wyzwól bestię. Dobra, chyba to wygram. Mecha-inżynier. Aleś mi paskudnie zrobił. No kolego, tego się po tobie nie spodziewałem. Pobierz dwie karty, dobrani strunicy kosztują 2 dni. No i poradź sobie z tym. Mam dobre wieści. Udoskonaliłem zarazę. Zabił się! Jest! Cudownie! Mam to w końcu złoto, mam 50 druida. Golda mam. Mistrzostwo szamana mi zostało 19. Kart zagrałem, patrz i ucz się. Dobra. Myślę, że na dzisiaj skończę tego streama. Bo trzeba iść spać i wstać tu znowu do pracy. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, do zobaczenia i cześć, pa pa!